Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Stosowanie właściwego sprzętu ma istotny wpływ na poziom obsługi konsumentów i ułatwia pracę personelowi lokalu. Zapoznajmy się ze sprzętem używanym przez barmanów. Najważniejszym i jednocześnie najbardziej efektownym urządzeniem jest shaker. Najczęściej używane shakery to klasyczny trzyczęściowy shaker. Składa się z kubka mikserowego, głowicy z sitkiem oraz przykrywki. Shaker bostoński, złożony z dwóch metalowych kubków bez sitka. Niektóre rodzaje drinków przygotowuje się mieszając składniki w szklanicy barmańskiej lub w mikserze elektrycznym, tzw. blenderze. Do tej grupy akcesoriów zalicza się także przybory pomocnicze. Sitka do przecedzania zmieszanego napoju. Łyżki do mieszania składników w szklanicy barmańskiej. Do odmierzania porcji składników napojów mieszanych niezbędne są miarki. Najpopularniejsze są metalowe miarki w postaci dwustronnych kubeczków, tak zwane jiggery. W zależności od potrzeby używa się miarek o różnej pojemności. W barze używa się lodu w różnej postaci, to znaczy o różnej granulacji kostkach kruszonego, mielonego lub śniegu lodowego. Do pracy z lodem barman używa różnej wielkości szczypców do lodu w kostkach, szufelek do lodu rozdrobnionego. Po wyjęciu z kostkarki lód przechowuje się w specjalnym pojemniku o podwójnych ściankach z przekrywką, czyli w tak zwanym termosie. Większość dekoracji wykonuje się z owoców całych lub podzielonych na części, często o różnych kształtach lub powycinanych za pomocą specjalnych nożyków w formie skręconych spiralek, tak zwanych twistów. Wśród najważniejszych przyborów dodatkowych, którymi posługuje się barman, znajdują się otwieracze do butelek, trybuszony, nalewki do butelek, tarka do gałki muszkatołowej, tłuczek drewniany, mudler, mieszadełka. Przepaczki, wyciskacze do cytrusów i tym podobne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.